Witam was, jestem Omega. Dzisiaj gramy w wersję 4.0.5. Dzisiaj jest 5 sierpnia 2020. I spróbujemy zagrać na hardzie. Jeśli mi się nie uda, to na normalu. Pogadajmy o robocie z panem oczami i wszystko sprawdziłem. Można tam sporo znaleźć. Mam kluczy do drzwi frontowych. Coś jeszcze. Zrób mapę, to miejsce jest ogromne. Logowano. Okej, okay, musimy znaleźć 30 sakiewek, udać się do wyjścia, musimy się ukrywać lub uciekać od zagrożeń. Oczywiście gramy już na pierwszą sakiewkę i oczywiście nic nie będzie, no wiadomo. Gramy na hardzie, więc jest troszeczkę szybsze od nas, muszę to wziąć pod uwagę. Nie jest tak szybka jak my. No normalnie jest troszeczkę wolniejsza od nas. Nie możemy w tej wersji biec. Ja jakbym zobaczył takiego pięknego potwora jak ona, czyli krasuę, to od razu bym spierniczył. Lecz, czy tu się da wejść? Da się, ale jakaś niewidzialna ściana jest nadal. Przyszła. Dało się na ten stół kiedyś wejść. Teraz się nie da. Więc nie ma, więc klucz zręczy się będzie. Na górze, bo jak nie użyjemy jednego okami. Zobaczymy sobie w ogóle, gdzie ona jest zaraz. Właśnie przyszła. Sobie poszła na dół, ale się zwraca lupa. Jakbym dobiegł tam, gdzie chcę dobiec. Zdążyłem. Niestety Franca poszła na górę, więc musimy poczekać, aż przyjdzie z góry, bo nie mamy klucza. Jakbym miał klucz, to bym poszedł teraz na dół, ale nie mam. Oczywiście krzesł musimy nadawać, czy musimy się tak irytować, aż nie wiem, co to są za obrazy. To są obrazy twórców. I na schodach mamy takie jedno bezpieczne miejsce. Dobrze, mamy tu. Idziemy to. Tu nie ma klucza, więc będzie zręczyć się w tym pokoju z muzyką. Tu mamy kombinację, muszę oczywiście się upewnić. Mam 5 oczu. W tej wersji nie mam możliwości. Mamy klucz key font. Już łapię. Niestety idzie tutaj, gdzie chcę. Więc idzie na dół od razu. Będzie gdzieś tak na samym końcu tego piwnicy, to ja pobiegnę tam. Idziesz tu. Nie idzie na dół. Jest szybszy od nas. Musimy wziąć to pod uwagę. Jak jest. Teraz pełne skupienie. Będziemy musiał jeszcze wrócić. W tej wersji nie ma piwy. Tak troszeczkę chamstwo. Musimy jeszcze wrócić. No tutaj nie ma piły. No nie ma piły, no. Dziwne, że w ogóle nie ma piły w tej wersji. Nie, 12 na 30 sakiewek, 18 będziemy mieli zaraz. 16. 17 i 18. Przyszła. No nie, możemy otworzyć tego. No trudno. Schodzisz na dół. Już tak szybko się nie zawróci, mam nadzieję. Jak mnie już dorwie. To już jest po mnie. To już kaplica, bo to jest jak babcia na ekstrem.
szybka taka. Możemy oczywiście skorzystać z baga opcji. Myszy sobie latają. Jak pójdzie na górę, możemy skorzystać z opcji baga na schodach. Powiem kumowa, idzie do nas. Gdzie pójdziesz? Nie wiem, zapytała się mapa. Poczekasz, aż znowu to przyjdzie. Mniej więcej. Gdzie jesteś? Życie jest smutne, ona też jest smutna. Ja jestem smutny, sprawiłem. Ja nie pozwolę, żeby nam pomiatał ktoś. Ja jej sprawiłem smutność. Dał mi się ten, ona poszła tam. Szybko wyskoczyłem z łazienki. Bym się chciał pić. I przyszłem tu na dół. Aż czekam, aż tu przyjdzie. Jak przyjdzie, to weźmiemy sakiewki. Zebramy. Bierzemy. Oj, gdzie idzie? Gdzie idzie? Tylko wiecie co? Pójdzie na górę, to ja idę tam. Nie ma tu ochrony, nie ma. Nie wiem, gdzie tu? Ziemka, krasułka. Nie może nam nic zrobić. Teraz sobie poczekamy, gdzie zejdzie. Idź. Poszło tam. Może tak szybko się nie nawróci, tylko... Wiecie co, muszę tutaj od razu to zrobić. Najgorszy jest moment, kiedy ona jest bardzo blisko. I możemy tak, o! No i to może tu ktoś był przede mną. Na 21 na 30, nie, musi nam się to udać. Tam jest jeszcze jeden bug, który możemy wykorzystać. Proszę, nas chodzi w tył. Więc nie ma, ciśniemy. Cisnę. Właśnie, zanim jedna sakieta nie wy żarty robicie. Drzwi są żółte, pomarańczowe są. Nie słyszę. Pójdzie sobie dopiero, jak ta skrzynka przestanie burczeć. Gdzie pójdziesz, no idzie chyba na dół znowu. Ta skrzynka będzie się ruszała. Tak, przyszła znowu. Myślę za chwilę przy schodach. 30, dawaj. Dobrze, 30 sakiewek. Jakbyśmy... Nie rusza się dobrze. 30 sakiewek mamy. I jeszcze... Oczywiście to musi przydać. Co stąd pójdzie, to ja pobiegnę do safe zone, który jest po tamtej stronie. I będę używać tylko buga, bo bug pozwala na... Wiecie co? Że nas nie złapie. Świat jest ogromny, tylko ta miejscówka nie jest ogromna, jakby była... O, przyszła. Poszła tam. Czy sobie wygłosić teraz? Nie. Wiecie co? Wyszłem jeszcze na górę, ale udało nam się. Nie złapała mnie. Udało nam się na hardzie mordy. Za chwilę będziemy na normalu, żeby mieć te dwa tryby za sobą. A na easy nie warto grać, bo to jest tryb dla ludzi takich jak ja. To nie jest tryb właśnie dla takich ludzi jak ja. Mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się kolejnym razem, jeszcze sobie zagramy na normalu. Dobra, więc widzimy się za chwilę. Dobra, mordy, mamy normal. Normal powinien być według mnie łatwiejszy. Wiecie co, na hardzie przechodziłem to w 13 minut, a na normalu myślę, że przyjdę dwa razy krócej.
A oczywiście ta sakiewka już. Normalnie jest taki dla zabawy z nią. A hard już nie, hard już jest za ciężki. Hard jest dla ludzi takich jak ja. No łatwo mi się nie opłaca grać, jeśli chodzi o speedrunowanie, bo no hard i normal są trudniejsze na pewno od normal. Znaczy, normal jest na pewno trudniejszy od łatwego, a hard jest na pewno trudniejszy od normala. Anizyma. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, to co chcę. Przyszłem na hardzie, więc hard już mam z tej wersji zaliczony, z tej wersji. A ile jest jeszcze w wersji Vice? Dużo, ale... się nie będę to przyjmować. Przyszła. Przyszła i poszła, gdzie jesteś. Poszła na górę. Kurde, nie mam klucza znowu. A skoro ona nie jest szybsza od nas na normalu, to możemy iść na dół, pozwiedzać najniższe poziomy. I tu właśnie skorzystam z tego glitcha. I z tego też, jak tutaj wejdziecie, jak ona tutaj buja tym wszystkim, tak, to tą skrzynkę ona się tak buja i możecie sobie na nią wejść i się zbagować. I ona wam już nic nie zrobi. Będziecie na samym końcu. Chyba, że złamiecie jedną zasadę tego, bo kasuje wam zniszczy życie. Teraz jak przychodziłem, to mnie nie złapała ani razu. Tylko jedną próbę przeszłem, teraz jest druga, ale na normalu jest pierwsza w tym odcinku. Sienka. Myślę, że to nie ma iść po te gadżety, gdyż krasulka pokazałbym wam, a nie wiem, czy to się uda. Dlatego, że ona jest tu, ona musi iść tędy. Tędy, co ja teraz idę tyłem. Na tym się nie da niestety zbagować. No jest wolniejsza, no widzicie, że ja mogę wyprzedzić. Czyli wszystkie bugi, korzystałem z nich. Nie widzisz mnie. Siemanko. Ja idę przeprowadzić zwiad. Nie wiem ile ja w to gram, już 2 minuty, ale już mam praktycznie wszystkie. Na hardzie się liczyłem 13 minut. Jesteś, schodzisz w dół, dobra. Właśnie w tej wersji jest to dobre, że możemy otwierać. No, klucza mi się już nie przyda. Możemy otwierać drzwi i chodzić, nawet jak używamy oczu. Nie ma, nie ma, nie ma. 17, co 17? Tu nic nie ma, to musi mieć tam. Niestety. Nie wiem, czemu tak mało. Teraz idziemy tu. Jeszcze jest jeden bug, czyli możemy ją po prostu zdodżować tak, idąc obok niej praktycznie. Mam już rozgrywkę zakończoną. Bo my teraz w tym momencie nie potrzebujemy oczu. I właśnie, ona mi tak szła na hardzie i się zawróciła. Idziemy do wyjścia. Grzecznie sobie przechodzimy normal. Normal jest za łatwy według mnie. Hard już jest taki dla mnie. A łatwy nie jest dla mnie. Łatwy jest jeszcze łatwiejszy niż normal. Gdzież tu? Jest tam. Pokazałbym mam tego baga, ale się boję. Może na łatwym. Zdążę jeszcze łatwy? Zdążyłbym. Widzicie, jaka ona jest wolna, spełniejsza od nas. No patrzcie, ja uciekam od niej. No widzicie, jak się przedstawiła? Wierzę, ja tu. O, jeszcze wam jednego baga pokażę. Mianowicie nie mam oczu, ale na łatwym może się nam uda. Może. Widzisz to? Zignorowała mnie. Nie wiadomo, przyczyn mnie zignorowała. Dlatego właśnie ona jest taka troszeczkę głupsza. Gildy, 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 gildy. Nie będziemy jej gigotać. O, chodzimy o takiego baga. O, i że teraz nam nic nie zrobi. No właśnie. To już znamy ten tekst. Cześć, chłopie. Dlaczego?
Dobrze, dobre. Dlaczego nie odbierasz telefonu? Nie mogę teraz rozmawiać, sorry, coś jest w moim domu, co? Gdzie pan czuje, to jest tu, rozłączyli się, elo. Więc teraz gramy na easy, będziemy odkrywać wszystkie bugi. Taki odcinek poświęcony tej wersji. Okej, okay. Przed chwilą była taka reklama, w której chłop widzi, że na 20 ten to bierze razy 3, zamiast razy 10, a ich jest po 30, więc ich nie pokona. Nie wiem, czy jest sens w ogóle to na łatw przechodzić. Nie widzę sensu przechodzenia na łatwym. Zbierzmy sobie te 3 sakiewki, bo mam 3 lata. Nie mam 3 lat XD. Gdzie bym właśnie tutaj tak stoczować? Myślę, że nie byle sporo przestrzeni do dodżowania jej, bo tam są takie ten. Jest tu. Właśnie chodzi mi o coś takiego. Tylko wiecie co? Ona musi iść. Zbierzemy sobie sakieweczkę. Ona musi iść tam, przy ścianie musi iść. Żeby ją mógł stoczować. Właśnie, o właśnie. Widzieliście, to było bardzo łatwe. Tak właśnie można ją dodżować na hardzie, tylko że ona jest za szybka na hardzie zaś. A na normalu za wolno. Nie no, sam raz jest na normalu, tylko że na easy jest za wolna. Wam pokażę buga. Mianowicie tego. O, tutaj musimy iść. No mam teraz nic nie powinno. O, widzicie? I właśnie taki sposób przeszłem hard, że ona nam nic nie zrobiła i ona poszła do góry. A ja se tu przeczekałem, aż pójdzie sobie stąd. Możemy tutaj patrzeć przez tekstury. Możemy sobie zbierać sakiewkę, która jest nad nami. Cały czas jest rano. To jest zbugowane. Tego buga już wam pokazywałem na harcie. Gdzie jesteś? Chodź się przytul. Przytul się! Przytul! O, przytuliłaś się, Gildy. Mogę ci zajrzeć do zębów? Pogilgotać się po nosie? Mogę cię pomilgotać? Wiem, że ci ktoś tu odciął głowę, ale i tak jesteś sobą. No, więc koniec tej serii, więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Hello!